Marka niszowa Brosso, chyba tak to się wymawia. Kiedyś tylko chyba w Quality Misala, a później generalnie pojawiła się też, niektóre zapachy pojawiły się online. Tu mam kod Ombre Bleu. Ja miałam kiedyś z tej marki różne zapachy. Miałam róże, miałam jasmin lilas, miałam bergamot, chyba dam, chyba tacie. Że dałam mojej mamie, moja mama dała moim tacie. Generalnie to była taka bergamotka uniseksowa, bardziej na skórę męską właśnie. Także też między innymi pod tym kątem oddałam. El cielo sobre la plaza del Oriente, niebo na placu orientalnym, piękny, orientalny, wieczorowy, narkotyczny, butikowy Loewe. Powiem tak, w ogóle jeszcze a propos tego marki Brosso, to poznałam generalnie różne zapachy, mam gdzieś chyba jeszcze rubi trochę, natomiast aktualnie w pastacie flakonów mam tylko ten, miałam kiedyś róże. Teraz powiem, że róże były dwie, w sensie ja miałam jedną z nich, wiem, że była jedna bardziej różna, druga bardziej kosmetyczna. Jardin de Poet, a podobne nazwy. Piękny, zielony zapach marki Eau d'Italie. Mam z tyłu właśnie Magnolia Romana, mam też właśnie Jardin de Poet. Jardin de Poet, mam też jeszcze Grand Joie, czyli czerwone porzeczki z Grand, efekt dawnej Grosseline, Grosseline Aqua Allegoria Guerlain. Koki Koki. Nie wiem, czy już poprawny jest na stronie Monsen, bardzo to jest ten zapach zielony, wetiwerowy, drzewny, piękny, migotliwy, zmienny. Natomiast podobna nazwa jest też takiego zapachu, który ma jakieś tam monoi, takie tropikalno-olejkowe klimaty, nie moje klimaty. W sensie nie znam zapachu, ale tak po nutach, opisach. Natomiast ten podobna nazwa, przepiękny, zielono-drzewny. Ja mam w podobnym klimacie jeszcze inny wetiwerowy zapach, taki mało znany, dostępny w Polsce, jeszcze może później pokażę. One faktycznie wyróżniają się, jeżeli chodzi o ten nurt wetiwerowy, który jest dosyć zbliżenie realizowany przez różne marki. Jedne takie bardziej zielono-drzewne, inne trochę bardziej orzechowe, weselsze, typu na przykład Sycamore Chanel jest bardziej taki weselszy niż na przykład Encre Noir Lalique. Ciemniejszy, ponury bardziej jeszcze jest wetiver noir. Generalnie tam też są różne inne niuanse. Z kolei z takich zapachów z wetiverem w nazwie mnie osobiście, że tak powiem, urzekł vetiver range, czy range vetiver z Dezu, dlatego, że wcale nie jest takim typowym vetiverowcem, tylko taką bardziej zielenią, mokrą, z wilgocią, po deszczu i tak dalej. Zastanawiałam się w innej części, gdzie jest to dawne Dune. Ta wcześniejsza wersja, tu widzę, namierzyłam w tej części. Także może później, jak pora opisać do tej filmiku, to będę ogarniała przynajmniej, gdzie co mam. Powiem szczerze, na razie zawirowania niezłe, jest ich kilkanaście, powiedzmy 15 miejsc perfumowych i ja nie do końca ogarniam, co gdzie jest. Na razie. To jest za dużo różnych miejsc. Ciężkie to jest, powiem szczerze. Trzeba po prostu zmniejszyć ilość. Jeden z flakonów wiśniowo-skórzanego Sherry Bankrum 1015, marka dostępna w House of Melo, rumiankowe Jacques Fat, piękny zapach, taki łąkowy, słodkawy, trochę stylu takich rumiankowych kosmetyków. Kadzielane Bichaku, Francesca Deloro, butikowy Mugler, ten musk, o których opowiadałam, że w klimatach musk Der Ezologies, więc flakonu Dani French Company z tych dawnych wersji, tutaj dosłownie mikroskopijna już ilość. Tutaj mamy Imperial Tea, Kiliana, mamy pięknego Bronley, to jest zapach takiej róży, że tak powiem, brytyjskiej, takiej troszeczkę kosmetycznej, bardzo szlachetnej, kobiecej, cielesnej. Piękny zapach, będzie osobny filmik, perełka tej marki. Pierwszy zresztą zapach tej marki, który ja poznałam. Niestety kolejny, który poznałam, nieudany. A mam tu na myśli ten zapach. Pomarańcze z bazylią, to jest ten zapach klimatu mandarynki z bazylią Escarlon. Kolejny zapach Aqua Colonia. Scarlet z Jazz Jacka. Irysowe L'Orchestre. Śmietankowe Angie Bucleta. Fenomenalny zapach Henberry Maria, Candida Gentil. Efekt agresywności wbrew nutom. Seminalis. Go bardzo kobieca Henberry. Seminalis. Przepiękny, taki cielesny, trochę słodkawy, trochę mleczny, trochę śmietankowy, trochę ciasteczkowy. Bardzo intrygujący, cielesny. Różne niuanse okazuje. To jest ekstrakt Orto Parisi, czy Paris. Seminalis. Mam też jeszcze ekstrakt wulkaniczny Terroni. Jeżeli chodzi o takie większe ilości, będę opowiadała może osobno. Iris dość marchewkowe, tak biorą Shiwos Anomali, jeden z Cita Lasso, to była marka dostępna, czy to chyba nadal jest w Douglasie, taki dosyć pielęgnacyjny, cielesny, taki właśnie trochę w klimatach spa, jeden z flakonów, mam dwa zapach, Bohoboko, polska marka niszowa, dostępna chyba w Douglasie, jak dobrze pamiętam, tu akurat jeden z zapachów, mam jeszcze inny, mam ten winyl, tutaj jest akurat kawa. I ten liść pomidora zielony z rosyjskiej marki Brogard. Dwa starki, jeden ten taki właśnie ziemisty, a drugi w nazwie, ja później te nazwy podam, bo te nazwy są jakieś
Nie weszły mi generalnie w głowę. Taki bardziej słodszy, bardziej na skórę damską. Ten ziemisty, tak jak mówiłam, poleci do Darka części. Suche kadzidło do Urbana Metis, piękny zapach, takiego naprawdę iście suchego klimatu. Wanilia w dawnej wersji z Monodem, jedna z organów Into the White, limitowanka The Different Company, pożyczka z granatem Grand Jouer do Italii oraz Warm Cotton, czyli taki dosyć, dosyć takie pranie suszone na wietrze, proszkowy klimat. Jeden z zapachów Nubii, róża, litium. Następnie piękne, piwoniowe, kompletnie niekompocikowe, taka bardziej urokliwość, kobiecość, świeżość, przestrzeń, taki dosyć chłód dystans. Piwoniowy, ale nie sposób taki botaniczny, taki bardziej, nie że perfumeryjny, ale nadal urokliwy. Natomiast mniej może botaniczny, np. peoniw. Jest to unikat Gucci Envy Me. O tym zapachu już może opowiem w filmiku z przeglądem Gucci. Będzie Gucci tą wartę a propos obejrzanego przez nas filmu Dom Gucci. Następnie butikowy Mugler Shipri Sim. Ogólnie klimaty takie, bym powiedziała, trochę leśne, trochę cytrusowe. Będzie raczej osobny filmik w ramach serii butikowy mainstream oraz butikowy Lalique Silver dla miłośników klimatów zamszowych typu Bottega Veneta klasyczna czy też wersja Velours. Generalnie to takie klimaty bardziej zamszowe. Trochę szkatułkami będę leziać i chyba ich nie powyjmuję, nie wiem. Chyba za dużo mi to zajmie roboty, będę wyjmować, pakować. BDK Crème de Cure. Piękna taka skóra cielesna z cytrusami, bardzo szlachetna, jakościowa, kobieca, bardzo taki komplementowany też zapach. Somens Seda, on generalnie też będzie osobny, jest hiszpańska marka niszowa, mam sobie zapach z tej marki również. Jade oraz, zaraz jeszcze pokażę inny zapach, o właśnie pokażę akurat zobrazowanie flakonu Somensa po prostu innym zapachem. To jest właśnie jeden z zapachów marki Somens. Ten taki bardziej świeży, herbaciany z tyłu Gai Matiolo, unikat z taką tropikalną, ale taką drzewną kokosowością, Avantgarden, przepiękna, ciekawa, roślinna wanilia. Bardzo ciekawy, gdzie wanilii nie lubi, ale to jest intrygująco. Chyba tamte dwa już były pokazywane, mi się wydaje. To jest Ubigon oraz Peris. W ogóle a propos Ubigon, to naprawdę obalny kolejny, po raz kolejny, oczywiście piątka nie była innowacyjne i tak dalej, aldehydy były wcześniej, na przykład w aldehydowcu ubigą niszowym. To są takie właśnie różne mity, jak to nie wiadomo co Angel zapoczątkował i tak dalej. Trzeba wziąć pod uwagę, że czasami są jeszcze inne zapachy, których może nie było aż tak głośno, ale już coś sobą pioniersko przedstawiały. Butikowe Immortelle Tribale z Givenchy dla miłośników Tilda, tak bardziej słodziej, jesienne ciasto, tego typu klimaty. Szafiry, diamenty i szafiry. Elizabeth Taylor oraz naprawdę świetna taka zielona, dosyć ostro botaniczna, splecioną też figą owocem Red Fig Monodem. Było o tym zapachu jako takiej niedrogiej perełce perfumowej, ostatnio w filmiku odnośnie figi, ale też było odnośnie nabytków perfumowych. Trochę więcej odnośnie Immortelle Tribal było na przykład w filmiku, ponieważ w drugim albo trzecim odcinku butikowego mainstreamu. W ogóle, jeżeli któryś z zapachów Was ciekawi szerzej, to oczywiście dajcie znać, spróbuję mówić, chociaż nie wiem, czy na nowo ten flakonik namierzę, bo wszystko daję na tył, na tył, na tył i tak to po prostu później będzie, ale jak to już szybko da znać, to może jeszcze coś nie poleci, także tak do tyłu będzie jeszcze dla mnie zauważalne do namierzenia. Zresztą mogę jakimś zapachu powiedzieć też i bez pokazywania flakonu. Tutaj było po prostu w kolekcji, był flakon, jest flakon, a po prostu w razie czego mogę zawsze o tym zapachu i bez z jakąś tam wizualizacją typu z fragrantiki, z fragrantiką w tle. Natomiast czasami o tyle lepiej namierzyć, że po prostu mogę też o flakonie opowiedzieć, a i też po prostu odświeżyć sobie ten zapach i trochę może więcej powiedzieć. Pierre Guillaume, chyba tak, dany Parfumeria Generale, tu mamy Harmattan, taki dosyć ostry, zielony, herbaciany, będzie o tym osobny filmik. Kolejna Aqua Colonia, tutaj mamy akurat, jak to było, Floral Fields, tak, kwiatowe pola Irlandii, tu mamy jeszcze po prawej brzoskwini, ale to jest bardziej efekt taki limonkowości, stylu Limon Verde Aqua Allegoria oraz Berbery, o nich trochę już opowiadałam, Berbery Touch z takim fajnym, świeżym, wytrawnym, dystansującym, dosyć botanicznym, gorzkawym, goryczkowym i tak dalej aspektem, natomiast później trochę mi coś przeszkadzało, ale jeszcze będę sobie ten zapach oczywiście odświeżała. Scent of Departure Berlin, tu Bali, miałam też London, chyba jeszcze być może jest. Dwa zapachy marki Masaki Matsushima, jak dobrze mówię, japońska marka i o tych zapachach osobno opowiem, dlatego, że tutaj mamy Inoki, jeszcze jeden zapach a propos lasu.
I ja o tych zapachach opowiem na pewno w serii La z fenomenalnym motywem. Zobaczymy, jak ta realizacja w przypadku mainstreamu się udała. Mamy tutaj Made in Italy, czyli kadzidło z cytrusami. Bardzo takie optymistyczne. Też mamy cytrusowy, dosyć taki hesperidowy zapach monotem. Mamy jeden z moich flakonów Notorious Ralph Lauren. Przepiękny, wieczorowy, kobiecy, pożyczkowy unikat. Oraz zapach Marquis Histoire de Parfum. Jak dobrze pamiętam, to chyba 1804, czyli taki dosyć generalnie ananasowy, owocowy, taki trochę zadzierniejszy. Taki trochę, powiedzmy, ananasowy szypr. Trochę może dla miłośników tego pomarańczowego swiderka Sony Riquel. Na pewno ciekawszy niż takie klimaty jak Coco Mademoiselle, bo jest taki bardziej jednak charakterystyczny. Tutaj mamy jeszcze słonowodną bryzę z promą włoska marka Naturalna. Mamy tutaj ten taki dosyć ziołowo-świeżo, taki powiedzmy figowcowy, ale figowy klimat, ale nie owocowy. Oraz to ten zapach, co mówiłam z tym Starkiem, ten co ma w nazwie Peau de Aile Ours, powiedzmy taka nazwa, muszę ustalić jak to się wymawia. W każdym razie to ten zimisty, bardzo ciekawy uniseksowy klimat, bardziej na skórę męską, to właśnie ten co poleci, ale właśnie sprawdziłam nazwę, także Aile Ours. A ten damski dałam już w inne miejsce i teraz on jest ten taki słodszy, zwaniam skórę damską. Tego Starka już zwyjmuję i zaraz przetransportuję w część Darka kolekcji. W ogóle w którejś części mojej kolekcji chyba włączę Darka zapachy może. Może na koniec zobaczymy. W każdym bądź razie one są na razie w takim jednym większym miejscu, gdzie ja mam perfumy. Natomiast ma tak fajnie, że masz wszystko pod ręką, no ale ma tego mniej, więc jest łatwiej, a u mnie to po prostu nie go to łatwiej ogarnąć, bo tego jest po prostu mniej, dużo mniej, a u mnie to po prostu niestety jest, ale mały dramacik. Z Lancome skóra unikatowa, to jeszcze pokażę. Nie wiem, czy wyostrzyło. Dwa Blue Marine. Wersja podstawowa, wersja Entons, jeszcze zafoliowana, ale już po prostu pokazuję, będę sobie układała w inne miejsce. To jeszcze Wiosna z Blue Marine. Naomi. Good Ser, jak dobrze wymawiam, fenomenalna marka niszowa, tutaj mamy akurat złoto. Drzewny Cri du Kalahari z Elaka. Z BDK akurat Velvet Tonka, to akurat i flakon pokazałam. Latafa Opulent.